Mam wielką przyjemność zaprosić na uroczystość 65-lecia obchodów istnienia pierwszego liceum ogólnokształcącego. Cała uroczystość odbędzie się w teatrze 21 października 2016 roku. Obchody będą dwudniowe, bo będą obchodzone i w piątek, i w sobotę. W piątek uroczysta gala w teatrze o godzinie 11, poprzedzona mszą o godzinie 9 tu w Kościele Młodzieżowym, gdzie poświęcimy nasz nowy sztandar. Uroczyste przekazanie sztandaru odbędzie się właśnie w teatrze. Po południu planujemy wieczorne spotkanie w Czarcim Młynie, na które serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów. Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej naszej szkoły. W sobotę kontynuujemy obchody, spotykamy się o godzinie 11 w szkole z absolwentami, w klasach, z nauczycielami. Mamy nadzieję, że będzie to okazja do wspólnego wypicia kawy, herbaty, rozmów, wspomnień. Mamy nadzieję, że ta sobota będzie bardzo, bardzo wspomnieniowa. A znów wieczorem o godzinie 19 zapraszamy wszystkich absolwentów do Akcentu, na koncert grupy Wakat i na spotkanie już w takiej zupełnie nieformalnej również atmosferze. Mamy nadzieję, że ta uroczystość będzie okazją do tego, żeby potwierdzić nasze hasło, że chrobry łączy pokolenia i że tradycja jest bardzo, bardzo ważna. Przyjadą nasi absolwenci nie tylko z terenów Polski, ale także i z zagranicy, a więc można by było powiedzieć, że ten szkolny jubileusz jest świętem międzynarodowym, z czego się bardzo, bardzo cieszymy.